Państwu, Magdalena Rigamonti w imieniu wydawnictwa Znak, Faktycznego Domu Kultury. Witam Państwa na wieczorze, spotkaniu z Mikołajem Marcelą. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Doktorem, polonistą, filozofem, autorem powieści, specjalistą od zombie, autorem piosenek, rewolucjonistą, mogę tak powiedzieć, rewolucjonistą. Zwolennikiem teorii 20 mil dziennie, o tej teorii 20 mil dziennie też porozmawiamy. No i człowiekiem, który, jeśli zastosujemy tę teorię 20 mil dziennie, zmieni polską szkołę. Ja sam nie. Ale... No ale... To jest tak, ale świat. Nie może. Zacznę od fragmentu. Mogę? Ale króciutkiego. Pewnie. Od razu powiem dlaczego. Z azbestu. Taki fragment na stronie 172. Ja mogę ci powiedzieć, Mikołaj, że od mniej więcej roku zajmuję się azbestowcami, tymi, którzy odgrupowywali WTC w 2001 roku po atakach 11. Tam kilka tysięcy azbestowców odgrupowywali WTC z azbestu i teraz po 20 latach to wyłazi. Oni zaczynają chorować. Więc to jest też powód, dla którego ten fragment czytam, ale on jest bardzo istotny. Edukacja zarówno w wydaniu bardzo wielu szkół publicznych, jak i części nakierunkowanych wyłącznie na osiąganie wysokich wyników szkół niepublicznych negatywnie wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne młodych ludzi. Co więcej, fundamenty aktualnie funkcjonującego modelu szkolnictwa od szkolnego przymusu i relacji opartych na autorytecie formalnym nauczyciela przez lekcje od 8, podział na klasy ze względu na wiek, zafiksowanie na ocenach i podporządkowanie edukacji testom i egzaminom do rosnącego czasu przeznaczonego na naukę zarówno w szkole, jak i poza nią są właściwie w całości do zmiany, na co wskazują liczne badania, ale także zdrowy rozsądek. Mimo to duża część osób podważa tezę o szkodliwości tego modelu. Przypomina to historia azbestu. Nadal zdarzają się ludzie, którzy wątpią w to, że rakotwórczy azbest zagraża zdrowiu, choć obecnie zaliczany jest do 10 najgroźniejszych zanieczyszczeń na Ziemi. Czyli co? Petarda, wysadzamy w powietrze i budujemy nową szkołę, Mikołaj? Znaczy, mamy na pewno pomysły już, jak to można robić, więc to nie jest tak, że musimy coś wymyślać, ale na pewno w tym obecnym modelu to też nie jest tak, że każda szkoła niszczy ludzi, tak? Ale sam model, ja to często powtarzam, że sam model... Jak szkoła niszczy ludzi, społeczeństwo i świat, to podtytuł tej książki. Tak, natomiast ja często powtarzam, że są różne szkoły, tak? Znaczy są szkoły publiczne, które też sprzyjają rozwojowi, też pomagają w takim autentycznym uczeniu się. Oczywiście realizują to w modelu, który ma bardzo wiele negatywnych stron, tak? Ale już sama próba bardziej ludzkiego podejścia i wykorzystania tego, co mam w tym modelu, może pomóc. Natomiast sam model, jeśli weźmiemy pod uwagę samo wstawanie o 8 rano, tak ja często to powtarzam. Chociaż na przykład mój kolega ostatnio mi napisał, że jego dziecko 2 razy w tygodniu zaczyna lekcję o 7:30, a 3 razy w tygodniu o 6:45. Więc tak się zastanawiam... Nastolatek czy młodsze? Młodsze, ale... ale... Idziemy jeszcze dalej niż ta ósma rana. Więc to jest... opresji. Tak, natomiast w XIX wieku, jak przypomina Matthew Walker w Dlaczego śpimy, na przykład w Stanach Zjednoczonych lekcje zaczynały się o 9:00, tak więc mam wrażenie, że... idziemy w dziwnym kierunku pod wieloma względami, prawda? Dokładamy jednak zajęć, bo to co ja często odbywam takie rozmowy na temat tego, czy dzieci nie mają za mało rzeczy do roboty, tak? Bo mogą się nudzić przez przypadek i musimy im zajmować czas, bo jeśli będą miały wolny czas, to wpadnie im coś głupiego do głowy. Więc teraz dzieci uczą się dużo więcej czasu spędzają na nauce niż jeszcze wcześniejsze pokolenia mają znacznie więcej zadań domowych, bo jak rozmawiam z uczniami, którzy czasami przeznaczają, nie wiem, 4-5 godzin dziennie na odrabianie zadań, ponieważ z każdego przedmiotu coś mają, no to naprawdę odkłada się w nas, tak? Nie ma czasu na ruch, na to, że siedzimy w ogóle w szkole bardzo często przez wiele godzin.
To też jest ciekawe, tak, że jak dzieci siedzą przed komputerem w czasie zdalnych lekcji, to bardzo często pojawiał się taki zarzut, że one cały czas siedzą, tak? Ale ten zarzut się nie pojawia, kiedy one siedzą w szkole. No to jest to samo siedzenie. Może siedzą przed monitorem i oczywiście to jest problem dla oczu, tak? Ale bardzo często też no właśnie mogą przy okazji grać i przynajmniej być aktywne jakoś, tak? A na lekcji bardzo często są bierne i głównym pomysłem na przykład jest to, żeby gdzieś błądzić myślami, gdzieś wyjść z tej lekcji, bo jest nudno, bo to mnie nie interesuje. Bo muszę robić coś, co mi jakoś mnie nudzi, nie wiem. Nie wiem, po co tam jestem. Więc pod bardzo wieloma względami ten model jest szkodliwy, bo my też jesteśmy istotami, które potrzebują sensu, tak, znaczenia. Chcą robić coś, co rozumieją, co wierzą, że im pomoże w rozwoju, w lepszym rozumieniu świata, a bardzo często w szkole mamy takie doświadczenia chyba, prawda, że siedzimy na lekcji, nie wiemy po co. Nie wiemy po co w ogóle tego wszystkiego słuchamy, tych informacji, to jest nadmiar informacji. Nie bardzo możemy się też ruszyć, cokolwiek zrobić, bo jak się ruszymy, to dostajemy uwagę albo, nie wiem, możemy mieć jakieś problemy. Nie możemy się napić. Tak? Nie możemy w niektórych szkołach możemy. No w niektórych szkołach możemy. No, ale bardzo często nie możemy się napić w czasie zajęć. Nie możemy wyjść do toalety, albo możemy, ale musimy o to pytać. No więc to są, jak się popatrzy w szkołę tak na szkołę pod ukosem czy z ukosa, no to zaczynają wychodzić bardzo dziwne rzeczy, które my przyjmujemy jako coś naturalnego, coś, co do czego jesteśmy przyzwyczajeni, co no właśnie zostaliśmy tak uszkolnieni, że to nam się wydaje naturalne. W cudzysłów to naturalne, bo też no, w naszym świecie nie ma niczego naturalnego. Wszystko właściwie jest kwestią pewnej konwencji. My albo zakładamy, że szkoła w takiej formie ma istnieć i zakładamy, że ona uczy, ale tak naprawdę już wiemy dzisiaj, że ona nie uczy. Nie jest ani kompatybilna z tym, jak funkcjonuje nasza pamięć, jak funkcjonuje nasz mózg, jak funkcjonuje nasze ciało, jak my się w ogóle uczymy, bo my się uczymy przez doświadczenie, przez praktykę. Uczymy się głównie ruszając się, tak, bo myślimy. Jako gatunek byliśmy przystosowani do tego, że myślimy w czasie drogi, bo musimy się zastanawiać, tak, nie grozi, gdzie znaleźć jedzenie i tak dalej, nie siedząc w miejscu. Przytaczasz tutaj badania dotyczące szkół, państwa, w których dzieci się, młodzież ucząca rusza w trakcie zajęć, prawda? Tak, tak. No, są rozmaite eksperymenty, są rozmaite badania, które pokazują, że właśnie no, ten nasz model no, on właściwie w niewielu miejscach w ogóle się sprawdza. W niewielu miejscach nie szkodzi albo jest, bym powiedział, tak neutralny. Pod wieloma względami raczej no, my w szkole tracimy na przykład ciekawość poznania. To też pokazują badania, że tracimy ciekawość, że przestajemy się interesować światem, że gdzieś coraz bardziej się stajemy posłuszni, zdyscyplinowani, w ogóle nie jesteśmy przygotowywani do funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim i w demokracji. No, to jest duży problem, że w szkole jednak, no jednak funkcjonujemy w takim środowisku autorytarnym, w środowisku, gdzie bardzo często nie znamy swoich praw, gdzie nie możemy za bardzo też oczekiwać ich respektowania. Nie mamy też do kogo się, nie wiemy nawet często do kogo się odwołać w przypadku łamania jakichś naszych praw. Więc no, to jest trudny, znaczy to jest trudny temat w ogóle szkoła. No, ale dużej części polityków to się może podobać. To, że nie uczymy demokracji, to, że ta społeczność młodych jest w takim aparacie opresyjnym. Świetnie tu opowiadasz o szkole, o systemie pruskim, o tym, że to jest kształcenie ludzi, żeby byli posłuszni państwu, żeby oni się po prostu państwu przydali, żeby byli posłusznymi obywatelami. Chcę cię zapytać o politykę, ale w kontekście tej książki. Czy ty podjąłeś decyzję o napisaniu tej książki, bo zrozumiałeś, że nasza szkoła, polska szkoła coraz bardziej prusaczeje pod rządami obecnej koalicji rządzącej? Czy to są obserwacje wynikające z czego innego? Znaczy szkoła się, bo to są dwie rzeczy. Znaczy szkoła rzeczywiście coraz bardziej, bym powiedział, w tym modelu wraca do swoich korzeni obecnie.
Natomiast ja widzę olbrzymi problem w tym, żeby jakby gdzieś utożsamiać problem szkoły z konkretną opcją polityczną, bo ten problem szkoły teraz, to często powtarzam, że tak przewrotnie trochę, że to, co się teraz dzieje, jest o tyle dobre, że my dostrzegamy to, czego wcześniej nie widzieliśmy, poprzez to, że te wszystkie elementy, takie bym powiedział, niewielka brak autonomii właściwie, jakieś takie mocno szkoła jako ideologiczny aparat państwa, czy ten wymiar ideologiczny szkoły. To wszystko było gdzieś przykryte, może przypudrowane, no, trochę było jakichś zabiegów kosmetycznych i wydawało się, że ta szkoła nie jest taka zła, że ona może nawet służyć. Tak? A teraz widzimy, że to jest tylko kwestia odpowiednich ludzi, którzy przyjdą i mogą z tej szkoły i z tego modelu naprawdę bardzo wiele, po pierwsze, wycisnąć, tak? I bardzo łatwo zrobić z tego narzędzie takiej walki politycznej, czy narzędzie ideologiczne. Ale z drugiej strony też widać, no właśnie, że te wszystkie mechanizmy już były gotowe, tak? Znaczy one były gotowe do użycia i one tam są i zresztą były rozmaicie używane. Więc no oczywiście to, co się teraz dzieje szkołą, to, no to jest pogarszanie i tak złego modelu, tak? Pogarszanie i tak już złej sytuacji. Ale może to dobrze, bo może ona się nie pogorszyła, jeśli byśmy nie doszli do pewnego, no, takiego punktu, w którym chyba już jesteśmy. Tak? Bo ja mam wrażenie, że już jesteśmy w takim punkcie, że coś musi się wydarzyć. Że musi się coś wydarzyć. Albo nastąpi bardzo duże odejście tych osób, które będą mogły do edukacji domowej albo do innych modeli, to już widać. Także bardzo wiele osób, które mogą to zrobić, uciekają z tego modelu coraz mocniej od kilku lat, bo to też pokazują badania, że jednak ilość osób przechodzących do szkół niepublicznych, czy właśnie przechodzących na edukację domową, zwłaszcza w ostatnim roku, się mocno zwiększyła. Też no, te problemy z ilością nauczycieli, no, z którymi pewnie wiążą się też te zajęcia o 6.45, o 7.30, prawda? Też przeludnienie szkół i tak dalej. A to wszystko spowoduje, że no, będziemy musieli się zastanowić nad tym, co dalej, tak? co dalej i jak dalej ma wyglądać szkoła. I myślę, że to, co się teraz dzieje, jest przygotowaniem pod jakąś głęboką zmianę. Natomiast jeśli chodzi o polityczny wymiar tej książki, to ja... Mnie jest w ogóle daleko do polityki partyjnej, ale bardzo mnie interesuje polityka jako takie myślenie o jakimś dobru wspólnym, o, nie wiem, wprowadzaniu pewnych idei do przemyślenia dla opinii publicznej. I myślę, że pod tym kątem ta książka jest polityczna, bo ona, no właśnie, stawia pewne pytania, proponuje też pewne idee, które zarówno dotyczące szkoły, jak i dotyczące tego, czy jakichś modeli, czy koncepcji, które mogą wspierać te nowe idee szkoły i nowe modele szkoły. Jak na przykład bezwarunkowy dochód podstawowy, który wydaje mi się być bardzo ciekawym takim punktem odbicia do myślenia, w jaką stronę może pójść szkoła i do jakiego świata przygotowywać ludzi. Bo jeśli mielibyśmy świat z bezwarunkowym dochodem podstawowym, to wtedy też zupełnie inaczej może chodzić do tego, po co służy. Szkoła już nie przygotowuje do rynku pracy i nie przygotowuje do konkretnych zawodów i do pełnienia bardzo konkretnej funkcji w ramach państwa, tylko no właśnie jest taką przestrzenią, w której my raczej gdzieś uczymy się siebie, rozwijamy się i przygotowujemy się do takiego świata, w którym wiele zależy od tego, od nas i od tego, kim jesteśmy, jakie mamy talenty, silne strony itd. Piszesz o tym, że firmy na świecie już nie sprawdzają często, jakie studia ktoś skończył, z jakim wynikiem, tylko czym jest dobry, jakie ma talenty, czym może zaimponować, jak może się przydać danej korporacji. No ale to myślę, że na razie to są incydenty. Mówisz o tym, że my jesteśmy w takim punkcie, to znaczy w punkcie granicznym, rozumiem, że musi się coś zmienić. Musimy się odbić, tylko czy my jesteśmy na dnie i od tego dna się mamy odbić i potem będzie pięknie, wspaniale, demokratyczne szkoły, edukacja domowa,
małe grupki 4-5-osobowe. Wszyscy chętnie się uczymy, bo rozumiemy. Nie sama wiedza, tylko rozumiemy. To też bardzo często te dwa słowa padają, wiedza i zrozumienie. Czy to może pójść w drugą stronę? A druga strona to są kary cielesne, Mikołaj. To jest siedzenie w ławce przez wiele godzin nieruchomo. To jest nauczyciel ma zawsze rację. To jest dzieci i ryby głosu nie mają. No to są te wszystkie straszne rzeczy, które wydaje się, że poszły w zapomnienie, a tak naprawdę w wielu szkołach wciąż nie, bo w większości szkół nie ma żadnej demokracji. Jest pan i władca i są podwładni. No oczywiście, znaczy zawsze wszystko może pójść w różnym kierunku, tak? No, ja pytam cię, ty wieszczysz tutaj, więc... No, znaczy wiesz, no tak... Znaczy... To tak, jak byłem na studiach doktoranckich, jeszcze to napisałem taki artykuł właśnie o przewidywaniu przyszłości, konfaktyczne symulacje rzeczywistości, tak, czy przyszłości, przepraszam. I to ten artykuł dotyczył tego, że jak coś zakładamy, to właściwie już samo założenie dotyczące przyszłości powoduje, że w jakiś sposób wymagamy pewnej reakcji. Już to przewidywanie, znaczy to przewidywanie już wpływa na to, jak będzie wyglądała przyszłość i już właściwie zmienia tą przyszłość. Samo wieszczenie wpływa na to, że my chcemy albo do tego dojść, albo nie chcemy do tego dojść i już właściwie nie ma punktu dojścia do tego punktu w przyszłości. Więc ja no, mogę wieszczyć oczywiście, no, też, no, czy ja wiem, czy ja tutaj wieszczę. No ja tutaj tak naprawdę z jednej strony oczywiście przeprowadzam krytykę, bo wydaje mi się, że właśnie tej krytyki bardzo potrzebujemy, wbrew temu, co wiele osób mówi, że taka totalna krytyka szkoły nie jest potrzebna, ale jeśli my nie podważymy tego modelu w ramach pewnej debaty publicznej, to naprawdę będzie ciężko pójść w jakąś inną stronę, bo my cały czas jesteśmy tak, mam wrażenie, że no oczywiście są trochę słabe czy jakieś złe właśnie elementy tej szkoły, no ale no wiadomo, no właśnie jest jaka jest, powody, no jest dobra, bo w sumie no, dzieci się uczą, te osoby, które nie mogą sobie pozwolić na, czy jakby, które miały problem z udziałem, czy jakimś zapewnieniem edukacji, to mogą posłać dzieci do szkoły, te dzieci, ta szkoła wyrównuje szanse, tak, wyrównuje nierówności społeczne, wspomaga rozmaite dzieci. No i oczywiście z jednej strony tak, ale z drugiej strony też nie dostrzegamy tego wszystkiego, co jednak, no właśnie szkoła na przykład robi w kwestii nierówności społecznych. Jednak bardziej utwierdza te nierówności społeczne, a nawet bardzo często pogłębia. No właśnie przez to, że nie zmieniamy systemu publicznego, a z drugiej strony bardzo intensywnie rozwijamy system niepubliczny. Te osoby, które mają kapitał kulturowy, społeczny i ekonomiczny, mogą posłać dzieci do tych szkół niepublicznych. One oczywiście są różne te szkoły publiczne. To też nie jest tak, że wszystkie szkoły niepubliczne są świetne. Mamy oczywiście szkoły, które są... Tak. Że tu mamy oczywiście szkoły, które są nastawione typowo na wyniki, na osiąganie świetnych rezultatów na przykład, nie wiem, z matury, tak? Ale mamy też takie szkoły, które zupełnie od tego odchodzą. Moi znajomi na przykład teraz pracują nad koncepcją liceum, gdzie oczywiście będzie program przygotowania do matury, ale ten program będzie właściwie, nie wiem, jeden semestr istotny w szkole, a poza tym będzie cały czas istotne rozwijanie się, gdzieś odkrywanie siebie, swojego potencjału. Więc pod tym kątem ja raczej nie mogę nic wieszczyć, bo nie znam przyszłości. Natomiast mogę proponować rozmaite rozwiązania po przeprowadzeniu tej krytyki i też proponuję i podsuwam pewne tropy, w jaki sposób możemy myśleć o tej szkole przyszłości. Taka jest też rola tej książki, żeby, nie wiem, gdzieś dokonać jakiejś incepcji, zaszczepienia pewnych pomysłów, pokazania, że my mamy bardzo wiele rozmaitych rozwiązań, które też w Polsce funkcjonują, bo przecież i ta budząca się szkoła, tak, założycielska w Berlinie dała na jakiś taki taką iskrę dla całego ruchu budzących się szkół w Polsce i coraz więcej tych szkół mamy i też z wieloma tymi szkołami gdzieś miałem kontakt i wiem, że tam jest już zupełnie inna świadomość, jeśli chodzi o to, po co jest szkoła. Mamy w Polsce świetny ruch oddolnych inicjatyw edukacyjnych. No bardzo cenię
szkoły demokratycznej daje o tym znać w tej książce. Zresztą no, w ogóle edukacja, czy taki duch demokratyczny jest mi bardzo bliski ze względu na moich rodziców, którzy byli takimi, mam wrażenie, demokratycznymi rodzicami, jeśli chodzi o edukację. No mamy też szkoły Montessori, mamy szkoły waldorfskie, mamy mikroszkoły, mamy też świetną taką, mam wrażenie, społeczność edukacji domowej, która bardzo mocno się wspiera w Polsce. I za wszystkie te szkoły, oprócz budzących się szkół publicznych, to za wszystkie trzeba płacić, Mikołaj. To no jest wiem, ogromny właśnie, no, problem. No i o to chodzi, że jakby do tej, na ten moment... Najmniej 1000 zł no miesięcznie. Tak. No ja sobie zdaję z tego sprawę, natomiast no, też dlatego jak byliśmy... w czerwcu tego roku z taką grupką osób związanych z tymi ruchami oddolnymi, rozmaitymi, na czele z Marianą Kosińską z Fundacji Bullerbyn, złożyliśmy na ręce marszałka Senatu takie pismo, w którym też sugerowaliśmy, żeby jednak w ramach finansowania publicznego, ze środków publicznych, włączyć do tego finansowania wszystkie modele szkoły. Jak to rozwiązać, to już jest oczywiście kwestia do dyskusji, czy to jest odpis od podatku czesnego, czy coś innego. Natomiast chodzi o to, żeby te inne modele zaczęły funkcjonować w ramach w ramach publicznej oświaty i żeby też zapewnić pewną możliwość wyboru. No oczywiście idealnie by było, żebyśmy mieli taką sytuację jak w Finlandii. W Finlandii ta filozofia, że najbliższa mi szkoła jest najlepszą, bo każda szkoła no właśnie chce być jak najlepsza, no ale też ta szkoła ma pewną autonomię. Nauczyciele mają też autonomię w ramach tej szkoły. Mam wrażenie, że to jest coś, czego nam bardzo brakuje. Brakuje nam też takiego, w porównaniu do Finlandii, no to wielu nam rzeczy brakuje. Tak, no, czy brakuje nam zupełnie innego też społeczeństwa. Chińskie społeczeństwo, polskie społeczeństwo. Pod względem takiej świadomości tego, po co jest edukacja, jak do niej podchodzić, to jest coś zupełnie innego. Zresztą w ogóle mam wrażenie, że północne społeczeństwa, czy Duńczycy, czy Norwegowie, czy Szwedzi, czy właśnie Finowie, no to troszkę inaczej patrzą na rolę edukacji, też mają właśnie znacznie większą świadomość. Natomiast no wracając do tego wieszczenia i do tego, w jaką stronę to może pójść. No oczywiście to może pójść w każdą stronę. Ja sobie zdaję sprawę, że to, co teraz też widzimy, pokazuje, że to wahadło się wychyla w stronę właśnie takiego bardziej płyskiego myślenia. Natomiast no, tym bardziej jest nam potrzebna dyskusja i tym bardziej jest potrzebne gdzieś takie szczepienie tego myślenia, podrzucanie zupełnie innych koncepcji. Pojawiają się też głosy, że politycy, minister Czarnek będzie utrudniał funkcjonowanie tym szkołom, które się wysforowały na niepodległość. Nie mówię o szkołach publicznych, tylko mówię o szkołach społecznych, o szkołach prywatnych, szkołach demokratycznych, które nie są pruskimi szkołami, bo rozumiem, że mniejsze pretensje, mniejsze jakieś kontrole, bo to zawsze jedną wspaniałą kontrolą można załatwić, prawda? Jakieś zatrzymanie jakąś i wykryć nieprawidłowości. Więc takie obawy istnieją. Tylko ja myślę, że ratunek może przyjść zupełnie niespodziewanej dla wszystkich stron, czyli ze strony znienawidzonego internetu po edukacji, po zdalnej edukacji. Znaczy to wszystko, co się dzieje dzisiaj, mam wrażenie, że nie ma szans się ostatecznie zrealizować właśnie przez to, że jednak mamy dzisiaj zupełnie inny dostęp do rozmaitych źródeł, do rozmaitych informacji. I z jednej strony to jest bardzo dobre, z drugiej strony to jest, mam wrażenie, jeszcze większe źródło cierpień młodego pokolenia, które znakomicie, chyba najlepiej z wszystkich dotychczasowych, zdaje sobie sprawę ze swojego, z bezsensowności edukacji, bo oni z jednej strony muszą chodzić do szkoły i muszą się uczyć i muszą brać udział w tym wyścigu ocen, wyników egzaminów i tak dalej, a z drugiej strony coraz lepiej sobie zdają sprawę po pierwsze z tego, że żyjemy w społeczeństwie i w świecie, w którym to ma coraz mniejsze znaczenie, tak właśnie ta certyfikacja, właśnie to coraz mniejsze znaczenie mają studia, tak? To dla mnie też jest istotne jako dla człowieka uniwersytetu, ale też dla człowieka, który i głośno o tym, że też uniwersytet dokładnie powinien się zmienić tak samo jak szkoła, bo też się uszkolnił bardzo mocno i to dla mnie jest też źródłem wielu
dyskomfortu. Mikołaj, ale poczekaj, ty myślisz, że młodzież, tak jak wyszła na ulicę za Gretą Thunberg, tak może wyjść na ulicę z powodu edukacji, że może to spowodować strajki uczniowskie, że może rodzice się obudzą, że czy żyjesz w jakiejś bańce, w której wszyscy myślą podobnie do ciebie, a jednak reszta Polski to jest konserwatyzm, to jest szkoła publiczna, siedzieć w ławce, uczyć się, odrabiać lekcje. No, no na pewno, znaczy na pewno żyję w pewnej bańce, czy w bąblu. Bąblu. Ale ten bąbel rośnie, mam wrażenie. Po pierwsze, no jest jednak coraz więcej i rodziców, i nauczycieli, którzy zupełnie inaczej myślą o edukacji. To jest bardzo dobre. Coraz większą mamy świadomość. Oczywiście chyba to jeszcze daleko do tego, o czym już wiele lat temu pisał Jesper Juhl. Patrząc na to, co się dzieje w szkołach, on się dziwi, że rodzice nie wychodzą na ulicę. A pisał to z perspektywy duńskiej. To jest pytanie, co by napisał z perspektywy polskiej. No, ale no, też widzimy, że coraz więcej, no, mamy jakichś działań takich kontestujących obecny system ze strony właśnie tych ludzi. Tak? Ten strajk uczniowski, który też pojawia się co jakiś czas, i te strajki no właśnie rozmaitych środowisk właśnie związanych z uczniami, no pokazują, że ta świadomość rośnie. I ja liczę na to, że ona będzie rosła i że tutaj z tej strony no będzie wspierała na pewno zmiany systemu edukacji, bo młodzi ludzie sobie chyba zdają sprawę z tego, znaczy to chyba, no, część młodych ludzi sobie zdaje z tego sprawę, no, że pod wieloma względami po prostu traci czas. Tak? Ten czas spędzony w szkole z jednej strony, no właśnie stracony, z drugiej strony pod wieloma względami im szkodzi. Oczywiście są różne pomysły na to, co robić, bo z jednej strony doskonale rozumiem właśnie potrzebę edukacji klimatycznej, tak, edukacji seksualnej i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony mam nadzieję, że dojdziemy do tego punktu, gdzie też zobaczymy te w ogóle fundamentalne mechanizmy, które kształtują nasz świat i które wpływają na przykład na to, że mierzymy się dzisiaj z wizją katastrofy klimatycznej, właśnie już żyjemy w tej katastrofie klimatycznej. Szkole o tym nie ma. Ja wiem, ale z drugiej strony, nawet gdyby było o tym, to... W nowych podręcznikach to już naprawdę zostało wycięte, no, że jakoś tak, klimat tylko, jest zagrożony. Tylko problem jest taki, że to jest jak w książce Rutgera Bregmana, którego bardzo lubię i który jest jednym z moich ulubionych autorów w ostatnich latach, ale jak Rutger Bregman świetnie rozbraja obecny system ekonomiczny pod wieloma względami, jak przychodzi do szkoły, to mówi, że co musimy zrobić, no, żeby młodzież miała większą wiedzę, to trzeba zrobić więcej zajęć z wiedzy o społeczeństwie. To znaczy, no, ja nie wiem, czy to jest rozwiązanie, tak? Bo tak samo jak nie wiem, czy rozwiązaniem problemów klimatycznych jest po prostu przekazywanie wiedzy dotyczącej no właśnie tych problemów klimatycznych, z którymi się mierzymy, czy w ogóle zmiana modelu funkcjonowania, który na przykład, no, jednak w dużej mierze tworzy z nas konsumentów. Konsumentów, którzy przez większość swojego życia jednak myślą o sobie w kategoriach takich, że nasze życie jest po to, żeby konsumować kolejne dobra. A w dużej mierze to robimy dlatego, że no, nie mam na przykład świadomości tego, kim jesteśmy, kim moglibyśmy być. Czujemy się po prostu ze sobą źle, tak? Bo w szkole właśnie uczymy się cały czas rzeczy, które bardzo często na danym etapie naszego akurat kształcenia nie mają dla nas sensu i nie wiemy.
na krótki czas, a potem się tego wszystkiego pozbywamy, bo nie wiemy, jak tego używać, to nie ma żadnego znaczenia. I szkoła cały czas nie rozumie tego, że nie da się dojść do tego, żeby zbudował swoją wiedzę. Jeśli wiedza w ogóle musi być zbudowana, to musi być świadomy proces, który pozwala nam łączyć fakty, tylko coś sensownego. A w szkole nie ma bardzo często na to czasu, jest za dużo informacji faktów i też nie ma tego naturalnego impulsu, jaki jest ciekawy. Dlatego wszystko jest postawione na głowie. Nie mam też do tego jakichś zarzutów do samego modelu, bo najwygodniejszy, najbardziej komfortowy dla dorosłych, dla dużych. No tak, a ja mam zarzut, że w XXI wieku po tym wszystkim, co wiemy już, tak, że my cały czas się trzymamy tego modelu i że go nie podważamy i że nie widzimy też tych innych modeli, które są o wiele bardziej skuteczne i w ogóle takie, nie wiem, kompatybilne z nami jako istotami żywymi i poznającymi świat dookoła siebie i innych ludzi. I to jest dla mnie główny zarzut. Bo, tak jak mówię, no w XIX wieku my bardzo wielu rzeczy nie wiedzieliśmy. A w XXI wieku już bardzo wiele rzeczy wiemy. Tak właśnie od tego, począwszy od tego, jak bardzo nam szkodzi takie, zwłaszcza w wieku nastoletnim, wstawanie na zajęcia o 8 rano. A kończąc na tym, właśnie jak na przykład działa nasza pamięć i jak bardzo to, co my robimy w szkole, jest, bym powiedział, bezsensowne z perspektywy. Chociażby pamięć, chociaż w szkole bardzo często chodzi właśnie o pamięciówkę tak zwaną. Nawet się nie stosuje, nie uczymy się mechanizmów tego, jak zapamiętywać informacje skutecznie. Nie ma świadomości tego, jak w ogóle działa, nie wiem, krzywa zapominania. Tak? Niewiele rzeczy wiemy. To nie wiemy my dorośli, my rodzice, my nauczyciele, bo no. Jestem po kilku rozmowach z szefem Związku Nauczycielstwa Polskiego, który nawet nie między słowami już teraz, tylko tak prosto, wprost mówi, że 40% nauczycieli nigdy nie powinno zostać nauczycielami. Że to są ludzie, którzy minęli się gdzieś, że po prostu odbębniają, że nie chcą, że oni nie wyjdą na ulicę, oni nie będą chcieli zmian, bo to jest dla nich niewygodne. No, tak. Co z nimi wtedy? Dlatego co z taką szkołą? Dlatego powinniśmy jest karta nauczyciela, Mikołaj, nie można ich zwolnić. Dlatego powinniśmy rozmawiać o bezwarunkowym dochodzie podstawowym. No, wtedy wiele rzeczy by się rozwiązało. Znaczy, wtedy nie byłoby tego... Znaczy, bo też... jest dużo rozmaitych problemów. Tak? No my też żyjemy w świecie, w którym straciliśmy, rzeczy jakby przestało w ogóle obowiązywać myślenie o etacie, tak? O zabezpieczeniach socjalnych związanych z tym etatem. W świecie, w którym nieustannie, właśnie coraz częściej będziemy zmieniać zatrudnienia, a z drugiej strony no bardzo często boimy się zmieniać tego zatrudnienia, zwłaszcza starsze pokolenia, ze względu na to, że wiemy, jak to się skończy i czy nie zostaniemy bez środków do życia. I tutaj pod tym kątem właśnie bardzo wielu ludzi w bardzo wielu instytucjach zajmuje się tym, czym nigdy nie powinni się zajmować. Moja mama była lekarzem, mojej mamie dedykuję tą książkę, bo zmarła akurat w momencie, kiedy miała ją zacząć czytać. W jednym z wywiadów mi uświadomił prowadzący ten wywiad, że zmarła właściwie na koniec roku szkolnego, poniedziałek pierwszy poniedziałek wakacji. Wrażenie znamienne, a miała otwartą na komputerze właśnie plik PDF, tak, robić korekty, jak zwykle robiła. I to była jedna książka, której nie zrobiła korekty. I też no właśnie tutaj dedykacja jest w pamięci mojej mamy Krystyny, która żyła zgodnie z przekonaniem, że to instytucje są dla ludzi, a nie ludzie dla instytucji. I no, jako człowiek, który się wychowywał w takiej właśnie rodzinie lekarskiej, ja też wiem, jak wygląda służba zdrowia, tak? Też jacy ludzie tam są, jacy trafiają, a jacy nigdy nie powinni tam
tak? Czy osoby, które nigdy tam nie powinny trafić. I to w ogóle jest problem instytucji. Szkoła też jest pewną instytucją, na którą my jesteśmy, to jest kluczowe, tak, na którą my jesteśmy jednak skazani prawnie. Jesteśmy skazani przez 12 lat. Oczywiście możemy nie realizować tego obowiązku szkolnego w murach szkoły, ale jesteśmy zobowiązani do przejścia tego 12-letniego treningu SUR, trudno powiedzieć. Mówisz o innych słowach, mówisz o upokarzaniu, mówisz o posłuszeństwie, mówisz o opresji. No bo bardzo często o to chodzi. Znaczy bardzo, bardzo często jednak o to chodzi, że w szkole zresztą to też gdzieś sugeruje Kant w układach o pedagogice z początku XIX wieku, kiedy mówi, że w szkole w pierwszej kolejności nie chodzi o to, żeby dzieci się uczyły, ale o to, żeby je zdyscyplinować, tak żeby nauczyć je tego, że nie mogą mieć tego, czego chcą i je usadzić w pewnym sensie, taki, żeby zrobić z nich posłusznych jednak obywateli. No niestety temu szkoła służyła i temu służy i to jest duży, duży problem. I co, no, co do nauczycieli, oczywiście, znaczy są cały czas nauczyciele i to są świetni też pedagodzy, którzy w ogóle wprowadzają mnóstwo innowacji. Którzy... Sam jesteś nauczycielem mianowanym przecież. Tak, jestem nauczycielem mianowanym, tak. Tak się złożyło. Natomiast no ja też, szczerze mówiąc, myślę, że akurat w szkole publicznej byłoby mi się ciężko odnaleźć, zwłaszcza, że kiedy prowadziłem warsztaty pisarskie dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych jeszcze wtedy i licealnych, no to te moje warsztaty bardzo szybko się zamieniły w jakieś takie spotkania terapeutyczne. Dużo rozmawialiśmy na temat tego, no właśnie jak szkoła szkodzi, niszczy, pozbawia zainteresowań, szczerze mówiąc to był punkt, jak pytałaś mnie, czy polityczne wydarzenia były jakimś takim przyczynkiem do napisania tej książki, no to ja o tej książce myślałem już od kilku lat i tak naprawdę przyczynkiem do tego były te rozmowy z moimi uczniami wtedy, z ludźmi, z którymi się wtedy spotykałem, tak, bo ani ja nie byłem dla nich nauczycielem, ani oni nie byli uczniami, tylko właściwie byliśmy osobami, które się spotykały, dyskutowały, starały się coś robić twórczego i z tego bardzo często też wynikały wspaniałe rzeczy, ale tak naprawdę z nimi spotkanie wtedy, zresztą u części z nich wtedy pojawiła się taka myśl, że może no, to jest strajk, więc to był bardzo... na początku rewolucjonista. Więc to było bardzo ciekawe dla mnie doświadczenie i bez nich nie byłoby właśnie wszystkich moich książek o edukacji. Myślę, że właśnie bez tych spotkań. A o słuszności napisania tej książki z kolei mnie bardzo mocno utwierdziły moje rozmowy ze studentami. Studentami, którzy przychodzą, zresztą w zeszłym roku mieliśmy taką bardzo ciekawą serię spotkań z jedną z grup, gdzie dyskutowaliśmy o naszych wspomnieniach ze szkoły i pisaliśmy na ten temat tekst. Tak wyszło. Znaczy, po pierwsze to były genialnie napisane teksty, dlatego że one były bardzo prawdziwe i bardzo autentyczne i miałem wrażenie, że czytając te teksty no, miałem jakiś wgląd w to, z czym się mierzą studenci, studentki, z czym się mierzyli w szkole i to były bardzo przykre. Zresztą bardzo często powtarzam taką historię, pamiętam, że na warsztatach, które prowadziliśmy z moim kolegą, takie dodatkowe dla studentów sztuki pisania, przyszedł student z innego kierunku, żeby posłuchać i był bardzo zdziwiony, że zapytaliśmy, co by chcieli robić, zdanie na ten temat. Teraz przyszedł i właśnie powiedział, że jego to jest zaskakujące, bo on był w 12 latach szkoły, kończy właściwie studia i nikt nigdy by nie zapytał, co on by chciał, bo jak widzi daną sprawę, tak? Punkt widzenia czy opinia no nigdy nie była przedmiotem zainteresowania ze strony prowadzących. No i dla mnie, do tego mojego kolegi, z którym prowadziliśmy zajęcia, no to był pierwszy szok, tak? Znaczy, bo bardzo często jednak myślę, że dlatego bardzo wielu ludzi, zwłaszcza tych
najlepszych nauczycieli, najbardziej świadomych rodziców nie dostrzega, jak bardzo szkodliwy może być ten model, ponieważ my patrzymy ze swojej perspektywy i bardzo często... Jakoś to przeżyliśmy, tak? Ale też, bo my robimy fajne rzeczy, tak? I my też, że my pytamy, że my właśnie, że nas nie interesują oceny i zakładamy, że większość ludzi tak robi jak my. Teraz przychodzi ten moment, kiedy nagle jest takie otrzeźwienie, że jednak nie jest tak, że większość ludzi robi tak jak my, tak? Albo że to jest jakaś, powiedział, że to jest jakiś standard. Ostatnio to wyszło też w rozmowie z moim kolegą, który to najpierw jakby podważył to, że szkoła jest jak więzienie, że szkoła ma w sobie coś, nie wiem, z plantacji niewolniczej. Tak? Opisałeś to na szkole minimalnej na Facebooku, prawda? Tak. Proszę Państwa, warto czytać wpisy Mikołaja na szkole minimalnej. Ale potem po krótkiej chwili okazało się, że w tej rodzinie jest jednak dziecko, które tak to postrzega i że te dobre doświadczenia z własnym dzieckiem gdzieś zupełnie zaciemniły to, że inne, tak, dziecko z rodziny jednak i mierzy się z takimi problemami, które opisuje w tej książce i myślę, że to jest też bardzo istotne, tak? Że ta książka gdzieś z jednej strony otwiera perspektywę, z drugiej strony dla bardzo wielu rodziców i to jest też dla mnie bardzo ważne, bo dostaję takie odgłosy, utwierdza w tym, że oni nie zwariowali, tak? Bo to jest też bardzo, bardzo taka istotna sprawa, że dla wielu rodziców czy dla bardzo wielu nauczycieli system jest czymś, czy ten model szkoły jest czymś rzeczywiście niszczącym. Tak? Ale kiedy oni to powtarzają, czy kiedy podnoszą takie tematy w dyskusjach, to bardzo często spotykają się z takim przekonaniem, że przesadzają, tak, że to wcale tak nie jest. Dla nich ta szkoła jest takim potwierdzeniem tego, że oni nie zwariowali, tak? Że rzeczywiście to, co oni gdzieś przeczuwali, a niekoniecznie potrafili to nazwać, w tej chwili w taki sposób pisać, no tutaj znajduje potwierdzenie i też ich uspokaja w tym, co robią. Z mojej perspektywy bardzo ważne, żeby gdzieś wspierać te osoby, które są w tej tam, ale co oczywiste, mają wątpliwości, bo to też nie jest tak, że ja jestem człowiekiem pozbawionym wątpliwości, co też wiedzą moi studenci, zresztą jeden mój były student akurat się przysłuchuje naszej dyskusji, więc on też wie, że ja jestem człowiekiem, który bardzo często ma wątpliwości, który bardzo dużo na temat tego, co robi i jak robi, rozmawia ze swoimi studentami, osobami, z którymi się spotyka. Więc ja też tę książkę, ja też cały czas myślę na temat tego, co robię i co tam opisałem i na ile, no właśnie, to wszystko ma sens. Coraz bardziej się utwierdzam w przekonaniu, że to ma sens i że ta książka miała bardzo wielkie znaczenie i się cieszę, że ją napisałem. Oj, mogę ci powiedzieć o mojej prywatnej sprawie, że kiedy tę książkę przeczytałam już 2 tygodnie temu, to zrozumiałam, że to, co ja zrobiłam, ma sens, bo ja wraz ze swoimi 3 przyjaciółkami po prostu założyłyśmy szkołę. I ta książka mnie jeszcze bardziej utwierdziła w tym, że zrobiłam dobrze. Natomiast dzisiaj, której godziny rozmawiałam z 14-latkami, grupą młodych ludzi, którzy niedawno skończyli podstawówkę i wywiązała się dyskusja o słowach, bo taki był temat tego naszego spotkania. Jakie słowa mają moc, jaką mają moc, jakie słowa lubimy, jakich nie lubimy. I ta dyskusja zeszła na to, jakie słowa oni słyszeli w szkole od nauczycieli. Jeden chłopiec powiedział: no, kiedyś bili, a teraz mówią. I zaczęli przytaczać zdania, które usłyszeli od swoich nauczycieli. Straszne zdania. Straszne, upokarzające, bolące, traumatyczne. No, znaczy refleksja tylko, bez pytania. Ja wiem, no, ale ja też jakby gdzieś, jak o tym teraz mówisz, no to właśnie sobie przypominam z mojej tekst, który czytałem. Tak? To też akurat pracuję na takim kierunku, gdzie mam wrażenie, że bardzo często więcej się mówi w tekstach niż w zajęć, tak? Te teksty bardzo wiele zdradzają, czy bardzo wiele też komunikują. I też pod tym kątem te teksty poświęcone szkole to wiele mówią.
Ja też sobie zdaję sprawę, że kiedy tak mówimy, to bardzo wielu nauczycieli, którzy z kolei są bardzo empatyczni, bardzo wspierają. Spora grupa. Tak, jest ich spora grupa, że oni też czują się może atakowani, tak, że my gdzieś podważamy tak sens ich pracy, ale ja z jednej strony bardzo często to powtarzam, znaczy ja bym nie poszedł na uniwersytet, nie studiowałbym, bo miałem pomysł taki, żeby nie iść na studia. Nie studiowałbym, nie zostałbym na pewno nauczycielem i na pewno bym się nie zajmował dydaktyką i edukacją, gdybym nie spotkał cudownej, empatycznej osoby, mojej nauczycielki języka polskiego, przyjaciółmi, czyli Krystyny Koziołek, no, która pokazała mi właśnie w szkole, że można być nauczycielem, można być empatycznym, mogę wyrzekać się władzy, można zupełnie bez przemocy, muszania czegokolwiek, z jednej strony prowadzić zajęcia, zachęcać. Bym powiedział, kierować czy wspomagać proces uczenia się młodych ludzi, a z drugiej strony, że można być taką osobą, która też, kiedy jest taka potrzeba, no właśnie przyjdzie do ciebie i ci powie dobre słowo, wesprzeć. No i też, że cię zachwyci. Wrażenie, że bardzo wiele zajęć Krystyną do dzisiaj pamiętam i one były zachwycające też pod tym kątem. Właśnie to były zajęcia, które stosowały rozmaite metody w wieku tam 17 lat człowiek na jakiś zajęcia i nauczyciel wykorzystał rekonstrukcję Derridy, czytając jakiś tekst polski XIX-wieczny, no to wtedy robią się wielkie oczy i człowiek mówił, a super, tak można robić. I ja szczerze mówiąc, dzięki temu też zostałem humanistą, tak? Bo w szkole podstawowej jeszcze byłem, tak mówiąc, byłem ścisłowcem, a tutaj stałem się humanistą i też no właśnie mam wrażenie, że kiedy myślałem o tym, żebym być nauczycielem, to zawsze myślałem w kategoriach tego, jak wyglądały zajęcia z Krystyną. Bardzo często jak spotykam się z moimi kolegami, koleżankami z liceum i wspominamy szkołę, to bardzo często właśnie Krystyna wraca jak to były niesamowite zajęcia. Każdy z nas ma takiego dobrego ducha, prawie każdy, bo zdarzają się koledzy i koleżanki moi, którzy mówią, u nas nie było nikogo, kto mnie zainteresował, zaciekawił. Ale wielu z nas ma takiego dobrego ducha, dobrego nauczyciela, który poprowadził, zaciekawił, dzięki niemu staliśmy się, wybraliśmy tę drogę, a nie inną, ale to są incydenty. A poza tym część z nich bardzo szybko albo w końcu odchodzi ze szkoły. Też pokazuje, że to jest duży problem, także dla nich szkoła, walczą, jakby dużo, tak, przeciwko bardzo często temu modelowi, ale to jest dla nich olbrzymi wysiłek, tak. Jednak, no tak jak mówię, ten model naprawdę projektuje bardzo niebezpieczne, trudne relacje między przez to, że obowiązuje w ramach przymus nauki. Autorytaryzm. Tak, autorytaryzm, że jednak no, jesteśmy zmuszeni realizować bardzo konkretny program w bardzo konkretnym czasie. To wszystko nie sprzyja, tak? Ja nie chcę używać tego, że edukacja to relacja. Tak? To jest prawdziwy slogan. Znaczy tak, prawdziwy, tylko że korelacja no to w ogóle jest podstawa wszystkiego, ale właśnie w ramach szkoły i w ramach tego, że właśnie musimy realizować podstawę programową, że musimy. Bardzo często też rodzice. Pamiętajmy, że to bywają bardzo. Ja nigdy o nich nie zapominam. Myślę, że w ogóle rodzice mają kluczową rolę do odegrania. Rodzice zrozumieją, że oceny się nie mają właśnie w obecnym systemie żadnego znaczenia i że można przejść przez całą szkołę na trójkach, a potem zda się odpowiednio i to jest kluczowy moment. Tak? Egzamin ósmoklasisty, to można trafić do takiej szkoły, do jakiej się chce, niezależnie od tego, jakie wcześniej się miało oceny. I tak samo jest potem ze studiami, że o wszystkim decyduje matura. Tak? No, całe liceum jest po nic, tak? Czy szkoła po nas podstawowa. Tak? Znaczy, istotnym momentem jest zdanie matury, jeśli chce się pójść na studia. A poza tym, czy się ma, no, ja zawsze podaję ten przykład, tak? Znaczy, czy ktokolwiek z nas kiedykolwiek miał na przykład rozmowę o pracy i ktoś go zapytał o cenę. Co miałeś z chemii? Ja akurat miałem nauczycielkę, która mnie bardzo lubiła i pomimo tego, że pionę. Szóstki miałem. Z tym pokoleniem. Co było w ogóle fascynujące, miałem kolegę, który zresztą teraz pracuje w
Kaiserze i który jest po biochemii, kończył w Szkocji, potem w Stanach Zjednoczonych jest wspaniałym chemikiem, ale on miał unii czwórki, co przecież strasznie kurzał, bo ja tam misję musiałem robić i miałem szóstki, a on pracował bardzo ciężko i cały czas miał czwórki. Mówił, jak to dobrze, nie lubi nas, ja mam na to powiedzieć. No właśnie, to jest też, ona mnie lubi i my sobie mieć dobre oceny. Właśnie, to jest pewnie sprawiedliwość i demokracja w szkole. Mhm. Ale może byłeś po prostu fajnym, fajnym chłopakiem, fajnym uczniem i albo widziała, że pracujesz. Nie. Znaczy ja byłem akurat tym, ja byłem tą osobą, która zawsze rozbrajała szkołę i raczej zawsze szukałem takich miejsc, takich przestrzeni, w których można by było coś nabroić, pokazać, jak bezsensowny jest ten system i go wyśmiać, więc ja raczej byłem trudnym uczniem. Byłem tym, który zawsze miał najwięcej uwag, który zawsze któremu zawsze trzeba było coś powiedzieć, przywołać go do porządku i tak dalej, który się nigdy nie dawał przywołać do porządku, więc to mi chyba zostało do dzisiaj i dlatego takie książki piszę. Natomiast wracając jeszcze do tych nauczycieli, to pamiętajmy, że oczywiście są różni nauczyciele, ale jednak, tak jak powiedziałaś, bardzo wielu nauczycieli, i to jest problem, bo my jesteśmy zmuszeni brać udział w tym systemie. Gdybyśmy mieli prawo do tego, gdybyśmy mogli decydować o tym, z jakim nauczycielem mamy zajęcia, do jakiej szkoły chodzimy, w jakim modelu ta szkoła funkcjonuje, to okej, znaczy to pół biedy, tak? Ale jeśli my jesteśmy zmuszeni i nie mamy za bardzo co zrobić, tak? I jednak możemy być przedmiotem jakiejś no właśnie przemocy rozmaitej w ramach systemu i nie możemy nic z tym zrobić, bo jesteśmy do tego zmuszeni, no to tu się pojawia problem. Tak? To tutaj się właśnie pojawia więzienie, tutaj się pojawia system niewolniczy i to wszystko, co w pierwszej chwili dla wszystkich brzmi potwornie, tak można powiedzieć, no ale to jest absolutna przesada, to znaczy nie można tak mówić. Ale jak sobie uświadomimy, jak można trafić w ramach systemu, jak wiele osób trafia, tak jak bardzo wiele osób jest łamanych przez ten system, zbiera się z tej traumy przez wiele lat i próbuje jakoś ją przepracować, no to tutaj właśnie pojawia się dyskusja na temat tego, jakiego modelu potrzebujemy i dlaczego tak szybko powinniśmy odejść od tego modelu. I jak bardzo szybko też powinniśmy przemyśleć obowiązek szkolny. Tak? Pamiętam, jak któryś raz z rzędu otworzyły mi się oczy, kiedy moja wówczas 13-letnia córka ni stąd, ni zowąd zapytała: mamo, czy to prawda, że jak ma się 16 lat, to można przestać chodzić do szkoły, bo ja już tego nie wytrzymam? No tak, no to już miała dość wtedy. Znaczy to i tak późno, tak? Ja znam dzieci. Nie, no miała 13. Ja znam dzieci w czwartej klasie podstawówki, które mają dość, więc to chyba zależy też od doświadczeń, ale też znam dzieciaki, które no, po prostu tak trafiają, że lubią chodzić do szkoły, a po prostu nie lubią poszczególnych lekcji. Tak naprawdę no, ja często gdzieś mam okazję rozmawiać z uczniami przy różnych okazjach. Często jeździłem do szkół, czy to z powodu wydawanych książek, bo też pisałem książki dla dzieci, czy właśnie jestem zapraszany przez szkoły jako osoba, która pisze o edukacji, czy jako też przedstawiciel uniwersytetu i często rozmawiam z uczniami i oni, jeśli im się tylko pozwoli powiedzieć, to nawet przy nauczycielach. Tak, i to jest ciekawe, że jeśli tylko zobaczą, że jest ktoś, kto ich naprawdę chce wysłuchać i kto jest otwarty, żeby usłyszeć to, co oni mówią, to nawet przy swoich nauczycielach bez skrępowania zaczynają mówić, jakie mają problemy, co im nie pasuje, w czym tkwi problem. I to są dokładnie te rzeczy, o których my zapominamy, tak, a o których ja piszę w szkole, że oni bez problemu powiedzą, że dla nich naprawdę dużym problemem jest to, że nie mogą się wyspać, tak, że przychodzą niewyspani, że pod tym kątem na przykład super była edukacja zdalna, bo można było się obudzić dwie minuty włączyć, powiedzieć jestem i pójść spać. No, ale to były też takie metody, że nagrywali siebie wcześniej na iPada i się ruszali w tym iPadzie, stawiali tego iPada do komputera, szli spać i tylko byli tym swoim filmikiem, więc... Tak, ale z drugiej strony jak my się oburzamy na takie coś, ale gdybyśmy się oburzali, bo wiele osób się oburza i mówią, że to jest oszukiwanie, tak, no z drugiej strony... Cała szkoła jest oszukiwana. No właśnie, a z drugiej strony też system pod wieloma względami nas oszukuje, więc ja też tutaj pod tym kątem, dla mnie to jest raczej wyraz jakiegoś, nie wiem, jakiejś racjonalności, tak, czy jakiegoś też
Nie, myślę o własnym przetrwaniu. Tak? No, jeśli ja cały czas jestem niewyspany i nie mam na nic czasu, no to jak jest ta edukacja zdalna i mogę w końcu się wyspać, no to śpię, jak mogę w końcu porobić coś, co mnie interesuje i sobie otworzyć na drugim oknie, nie wiem, jakąś grę i sobie chwilę pograć, no to okej. Okay. No, ja nie widzę w tym problemu. Ja widzę problem w tym, że dla większości z nas, zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli i przede wszystkim uczniów, szkoła nie ma za bardzo sensu i nie funkcjonuje w tym modelu, bo ani, mam wrażenie, nauczyciele nie do końca się potrafią w tym odnaleźć i też czują się coraz bardziej zmęczeni. Rodzice też, mam wrażenie, biorąc pod uwagę ten przyrost zadań domowych, który no, jakby gdzieś na tych grupach internetowych cały czas funkcjonuje i jest dużym problemem ze strony rodziców. A z drugiej strony przede wszystkim właśnie uczniów, tak, którzy no, w ogóle dla nich to, co robią, też biorąc pod uwagę świat, w którym żyjemy, tak, i technologię, którą mamy do dyspozycji, technologię, która powoduje bardzo konkretne myślenie o świecie, tak, bo jeśli my dzisiaj, ja bardzo często powtarzam, że łatwiej było myśleć o szkole w taki sposób, że mamy pewien program, który przerabiamy, żyjąc w świecie, w którym mieliśmy 2-3 programy telewizyjne, które nadawały cały czas program o konkretnych godzinach, no to myśmy funkcjonowali w takim świecie, w którym... Z takimi mocnymi ramami, z takim liniowym też postrzeganiem rozmaitych procesów, ale w momencie, kiedy my jesteśmy w świecie, w którym no właśnie, nie wiem, no tak, żeby najmocniej powiedzieć, przestają nawet istnieć, nie wiem, płyty długogrające, tak, long play, a zamiast tego mamy już tylko single, które się pojawiają co jakiś czas i z których możemy sobie składać własne playlisty, no to czy mamy właśnie Netflixa jako też taki inny dowód tego, jak można podchodzić do konsumpcji pewnych treści, a szkoła też w dużej mierze jest po prostu konsumpcją określonych treści. No to jak ja idę do szkoły, która zupełnie nie współgra z tym światem, w którym żyję, z tymi rozmaitymi mechanizmami, które są dla mnie czymś oczywistym, no to dzisiaj już w ogóle to jest coś niestrawialnego pod każdym względem. Bo ja już nawet no, Mikołaj, nie... ale no, ty zrobiłeś kilka rzeczy takich, byłeś sprawcą. Zaraz powiem o tych 20 milach. Mówisz o tym publicznie, nie wiem, czy już jest to w książce, czy nie jest o 20 milach, ale jest chyba, jest. No, w tej nie, ale... Widnie, no właśnie. Postanowiłeś zmienić siebie, swoje zdrowie, swój wygląd. Każdego dnia działałeś, schudłeś ile? 60 kg. No, prawie 70. Prawie 70. Grube parę lat temu. Już postanowiłeś napisać powieść o zombie. Od czerwca do końca sierpnia siadłeś, ciężką pracą zrobiłeś. I to pokazuje, że ty jesteś takim człowiekiem, jak sobie coś postanowisz, jak się zafiksujesz. Ja się aż wystraszyłem, jak to usłyszałem, szczerze mówiąc, że. Ale z drugiej strony zaciekawiłam, a z trzeciej strony... Jest to redaktor tej książki i też wie, jak ona powstawała, więc wie, że te książki, że ja tak pracuję, jak już siądziesz, to... Tak, to po świecie. Zresztą moi redaktorzy bardzo często powtarzają, że mają problem z czytaniem mnie, bo ja szybciej piszę, niż oni mnie czytają. I to jest taka opinia moich redaktorów o mnie, która też pokazuje mniej więcej, jak ja pracuję nad książkami. Natomiast tak, no dla mnie akurat ta teoria 20 minut, o której mówiłem w ramach TEDxu, no to też jest coś, co mi towarzyszy w życiu. Tak? Znaczy takie konsekwentne realizowanie celów, ale też realizowanie ich, mam wrażenie, akordowo. I to jest też coś, co nie współgra ze światem, w którym funkcjonujemy. Bardzo często mamy wyobrażenie o pracy jako o czymś właśnie, co jest w konkretnych ramach godzinowych, tak, i co trzeba po prostu wypełnić jakąś pracą. Ja nie mam takich wyobrażeń, ale mam coś takiego, co się nazywa prokrastynacja i przeciągam, a ty po prostu siadasz i robisz. Chcesz iść na siłownię, wiesz, że masz iść co dzień, to idziesz. Nie wiem, czy dalej, bo wyglądasz świetnie, więc pewnie dalej. Nie, właśnie nie? Chodzę tylko na spacery, okay. Ale też robię codziennie od 15 do 30 tysięcy kroków. Więc jak tylko gdzieś mogę iść, to idę. Dzisiaj już mam 20 tysięcy nabitych, jeszcze trochę sobie dobiję. Tak a propos 20 tysięcy mil, no, 20 mil, przepraszam. Tak. Natomiast tutaj, ja akurat jestem człowiekiem, który bardzo konsekwentnie realizuje te rzeczy, na których mu zależy. I mam wrażenie, że
no oczywiście my też konsekwentnie z bardzo wieloma osobami w polskim świecie edukacji komunikujemy określone treści i mam wrażenie, że to przynosi efekty, tak? Z jednej strony ta działalność Marzeny Żylińskiej, która jest absolutnie fantastyczna, jeśli chodzi o budzące się szkoły i to widać, że to jest no coś, co ewidentnie tak działa. Z drugiej strony naprawdę to, co się dzieje właśnie w ruchach oddolnych, jeśli chodzi o szkoły demokratyczne, o mikroszkoły, to jest też coś, co może nie jest tak widoczne. Tak? Ale jakich 20 mil powinien dziennie minister Czarnek robić, żeby szkoła się zmieniła, Mikołaj? Bo to, że są oddolne inicjatywy, to, że jest budząca się szkoła, to, że są demokratyczne szkoły realne, różne, to my wiemy i że ten alternatywna edukacja, można powiedzieć, coraz lepiej funkcjonuje w Polsce, ale też jest narzędziem wykluczenia. Ja myślę, że te perspektywy też, jeśli chodzi o szkołę, wynikają też z doświadczeń. Ja myślę, że to też jest pytanie, jakie były doświadczenia ministra Czarnka, jeśli chodzi o szkoły i to, jak on postrzegał rolę szkoły, tak? Bo to wydaje mi się być kluczowe. A co on by musiał zrobić, żeby zmienić? Ja nie wiem, czy to on musiałby zrobić. Znaczy, to my raczej musimy cały czas działać i pokazywać i komunikować w taki sposób, żeby chcieć to usłyszeć. I liczyć na to, że w pewnym momencie on może właśnie zobaczy niektóre z tych rzeczy, o których rozmawiamy. Na razie słychać tylko, że trzeba nadrabiać zaległości. Ty też o tych zaległościach piszesz. Tak. Chociaż ostatnio na przykład powiedział, że trzeba zmniejszyć ilość godzin w szkole. Także zobaczył, że dzieci kończą o 17, zaczynają o 8. Także zobaczymy. No z drugiej strony na przykład ostatnio szerzej otworzyła się płytka, jeśli chodzi o edukację domową. Ja sobie zdaję oczywiście sprawę z tego, że tak jak mówiliśmy, to nie jest rozwiązanie dla wszystkich, bo to jest kwestia związana z określonym kapitałem, tak, z możliwościami konkretnych osób. Bo wtedy trzeba zatrudnić nauczycieli, którzy przyjdą do domu i przynajmniej wskażą kierunki. Rozumiem, tak, że nie muszą być na wszystkich lekcjach tylko. Tak, no albo jakoś gdzieś samą przejąć do tego momentu, kiedy jesteśmy w stanie gdzieś pomóc w tym rozwoju. Tym bardziej, że akurat żyjemy w świecie, w którym nowe technologie jednak sprzyjają temu funkcjonowaniu. A też coś, o czym powtarzam, tak? No ostatnio widziałem na LinkedInie taką ankietę, która pokazuje, jak chcesz pracować w przyszłości. I jednak zdecydowana większość odpowiedzi była, że hybrydowo, na drugim było zdalnie, a na trzecim dopiero stacjonarnie, więc to już pokazuje, że gdzieś w bardzo krótkim czasie, zresztą o tym rozmawialiśmy chwilę przed spotkaniem, prawda, że wystarczył rok, dwa i zupełnie zmieniło się nasze postrzeganie rzeczywistości, tylko jak my funkcjonujemy, że takie życie zdalne, czy takie hybrydowe bym powiedział, tak, od czasu do czasu coś zrobić stacjonarnie, od czasu do czasu zdalnie, no też zupełnie pewnie zmieni nasze postrzeganie szkoły, bo i większość już uczniów myśli bardziej o szkole jako o czymś hybrydowym, co by mogło funkcjonować hybrydowo, tak, to jest dla nich jakieś rozwiązanie, tak nie wiem, dwa dni stacjonarnia, trzy dni może zdalnie albo na odwrót, a z drugiej strony też to wpłynie na rodziców, prawda? Bo jeśli my będziemy, bo pamiętajmy, że ten obecny model szkoły, on powstał w odpowiedzi na rewolucję przemysłową, tak, i na to, że no właśnie pojawiły się miejsca pracy, które były poza domem, więc trzeba było pójść do tego miejsca pracy i trzeba było zrobić coś z dziećmi, które normalnie siedziały w domach, tak, więc szkoła miała no właśnie spełnić taką rolę przechowalni, ale też takiego miejsca, w którym no właśnie przekazujemy wiedzę, a przy okazji też formujemy, kształtujemy takiego posłusznego obywatela, który spełnia określoną rolę w państwie. Natomiast w momencie, kiedy my odchodzimy od tego modelu, tak, kiedy zaczynamy myśleć bardziej w kategoriach pracy zdalnej, już nie tej biurowej, tak, i wracamy do domów, tak, czy zaczniemy wracać do domów, no to wtedy też ta rola przechowalni dzieci, tak, szkoły jako przechowalni dzieci też się zmieni, tak, i też możliwe, że znacznie więcej będzie edukacji domowej, może właśnie szkoły hybrydowej, która też będzie zupełnie inaczej podchodziła do kształcenia i będzie musiała przemyśleć metody z jednej strony uczenia, a z drugiej strony no też w ogóle samo swoje funkcjonowanie. Mikołaj, zdarza się, że ciebie ktoś zaprasza do szkół publicznych? Czy się ciebie boją? Nie, zapraszają. Zapraszają. I mówisz te swoje wywrotowe
rzeczy. Znaczy jeszcze po wydaniu tej książki mnie jeszcze nie zaprosili, ale... No właśnie, zobaczymy, bo coś ale, czuję. Ale wydałem cztery inne wcześniej książki o edukacji. Jak nie spieprzyć życia swojemu dziecku. Tak, ale no, to znaczy różne książki wydałem i też mnie po nich zapraszali. No, po tej nie wiem jak będzie, chociaż no, to jest ciekawe. Bardzo wielu nauczycieli ocenia tą książkę bardzo pozytywnie. Oczywiście są też nauczyciele, którzy widzą w tym duże zagrożenie i jakby zdaję sobie sprawę, że to może być trudne teraz, żeby mnie zaprosić do szkoły. Ale zagrożenie swojej stabilizacji, zagrożenie tego nie, stanu, znaczy, który znaczy trwa, myślę, czy... myślę, że to są ludzie, którzy bardzo głęboko wierzą w rolę szkoły. Tak? I oni jakby w tym haśle, jak szkoła niszczy ludzi, społeczeństwo i świat, nie dostrzegają tego, że oczywiście oni robią dużo fajnych rzeczy, ale że generalnie model, w którym funkcjonują i to, co się dzieje na lekcjach innych niż ich, tak, bardzo często jest jednak tym, no, tym niszczeniem, szkodzeniem młodym ludziom pod wieloma względami i oni no, jednak wierzą w to, że szkoła ma bardzo wielką rolę do odegrania. Według mnie też, ale sama idea szkoły ma wielką rolę do odegrania. Idea szkoły jako właśnie wolnego czasu, w którym ja się kształcę, uczę, rozwijam, ale nigdy nie pod przymusem. Do źródeł wracamy, do źródeł. No właśnie, ale nigdy nie pod przymusem, nigdy nie w bardzo konkretnym przedziale czasowym pod dyktando, tak, bo nasz mózg naprawdę tak się nie uczy i to każdy z nas wie i dlatego my bardzo często uczymy się dużo lepiej już jako dorośli. Tak? I znaczy ja też bardzo często wyobraźmy sobie, że jakaś firma zaprasza kogoś, żeby przeprowadził szkolenie i on przeprowadza szkolenie tak, jak wygląda lekcja w szkole w firmie. Czyli najpierw karteczki, robimy test, jak ktoś oblał test, to musi go powtórzyć mogę na siku. Ten, no właśnie, mogę siku. To, no nie, no jak wyglądają szkolenia dla pracowników, no musi być fajna, miła atmosfera, żarciki, najlepiej przejść po imieniu. Przerwa tak, kawowa. Przerwa kawowa. No zupełnie inaczej, tak, bo zdajemy sobie sprawę, że no jednak jako dorośli już sobie zdajemy sprawę, jak my się uczymy, tak? Ale jako dzieci mam wrażenie, że bardzo często nam to umyka, tak jako dorosłym, że dzieci przecież dokładnie tak samo się uczą, jak my jako dorośli. Także one też potrzebują luzu, potrzebują bezpieczeństwa, no bo no przecież nasz mózg może się uczyć tylko wtedy, kiedy jest zrelaksowany i kiedy wie, że mu nic nie grozi. Kiedy jest zestresowany, zwłaszcza w przewlekłym stresie, to funkcjonuje w trybie przetrwania, tak? I raczej myśli o tym, czy ma walczyć, czy ma uciekać. Jak ten przewlekły stres trwa 12 lat, to potem są terapie, jeśli dobrze pójdzie, prawda? Tak. Bo samobójstwa, próby samobójcze. Znaczy, jeśli bardzo dobrze pójdzie, to procesy coachingowe, żeby odkrywać siebie. No, a jak gorzej, no to pewnie terapia. No, oczywiście są osoby, które kończą szkołę i jakoś gdzieś albo temu umykają, albo po prostu korzystają ze szkoły, bo to też nie można powiedzieć, że nikt z tego nie korzysta. Tak? No, bo bywają osoby, jest pewnie grupa osób, które z tego korzystają i to na ogół są te osoby, które najlepiej się uczą, tak? Bo to są osoby, które cały czas dostają pozytywny feedback i które w pewien sposób się żywią tym właśnie zdobywaniem piątek, byciem tą osobą najlepszą w klasie. I ja sobie zdaję sprawę, że dzięki temu oni też mogą się bardzo często rozwijać i stawać, nie wiem, lepsi. Ale dla bardzo wielu jednak osób, zwłaszcza dla tych, które potrzebowałyby szkoły jako takiej przestrzeni właśnie wsparcia i rozwoju, ponieważ no właśnie brakuje im tego kapitału początkowego, brakuje im tego przygotowania do szkoły, no to mam wrażenie, że jednak pod bardzo wieloma względami oni najmniej z tego korzystają i to jest duży problem. Dzisiaj przy twoim poście na szkole minimalnej pojawiła się historia osoby, która opowiada o tym, jak ktoś dziecku napisał pracę i dostał trójkę bądź czwórkę za to napisanie tej pracy. Ja mogę państwu powiedzieć, że kiedyś oszukałam i napisałam swojej córce charakterystykę Nemeczka. To ten biedny, malutki z chłopców z placu broni i dostałam 3 mniej. Więc... No. Tak to bywa. Zostałam niedoceniona, byłam wściekła. Tak naprawdę. Panie doktorze. Nie lubię, jak tak do mnie ktoś mówi. Mówię do ciebie, panie doktorze, w tym sensie, że mam wielką nadzieję, że twoja książka, Selekcje, jak szkoła niszczy ludzi, społeczeństwa i świat, będzie lekarstwem
albo może takim elementem, że takim taką książką, która otworzy oczy, Mikołaj. Dzięki. Otworzy oczy i coś z tego dobrego wyniknie. Dla edukacji, dla nas, dla tych, co się uczą, dla tych, co uczą, do wszystkich, a wiem, że są na sali nauczyciele. Jeśli są jakieś pytania, proszę Państwa, do pana Mikołaja Marceli, to bardzo proszę. Proszę bardzo, mikrofon. Tak, ja mam jedno takie pytanie dotyczące, w sumie to jest trochę pytanie, trochę refleksja na temat tego, co mówili Państwo o tych godzinach nieludzkich wstawania do szkoły. Czyli 6.30, 7.45, 8.15. Ja pamiętam też, to miałem u siebie w liceum, w gimnazjum. Natomiast ostatnio mignął mi post bodajże chyba aktywisty Jana Śpiewaka dotyczący właśnie tego, że są z tym bardzo duże problemy ze względu na braki kadrowe u nauczycieli i tych nauczycieli brakuje kilkanaście tysięcy. No i to po prostu, że są takie bardzo dziwne rozkłady jazdy, plany zajęć w szkołach, wynika z tego, że nauczyciele po prostu pracują w trzech placówkach jednocześnie. Niejednokrotnie zajęcia kończą się o godzinie 17.30, 20.00. Jest bardzo dużo zastępstw. No i w wyniku tego niektórzy rodzice, którzy boją się o to, że ich dzieci nie zdadzą dobrze egzaminu ósmoklasisty albo matury, przenoszą ich do szkoły prywatnej. Czyli to jest jakby taki proces, który dzieje się w ogóle na wielu płaszczyznach, tak? Przenoszenie po prostu odpowiedzialności z jakiejś takiej sfery publicznej na sferę prywatną, to samo się dzieje, jeśli chodzi o służbę zdrowia. I moje takie pytanie jest trochę związane z całym tym spotkaniem, bo zresztą Mikołaj dobrze wiesz, bo dosyć często nasze poglądy się zderzały, bo ty jesteś utopistą, ja jestem bardziej realistą, jeśli chodzi o takie moje poglądy. Bardzo mi się cały czas podoba to konceptualizowanie nauki, czyli to, w jakim to w ogóle wszystko kierunku powinno iść. Natomiast ciekawi mnie twoja recepta tu i teraz na ten właśnie odpływ nauczycieli, bo mam poczucie, że nauczyciele odchodzą ze względu na to, że ich zawód jest dezawuowany, że zarabiają bardzo mało, a jeśli chcą wyżyć, to muszą po prostu pracować w trzech szkołach jednocześnie. I tutaj taki jeszcze jeden przykład. Miałem w liceum nauczycielkę z wiedzy o kulturze, która była naprawdę świetną, kompetentną, wykształconą kobietą i która prowadziła z nami zajęcia, ale jednocześnie musiała dorabiać jeszcze w jakimś tam centrum kultury. Spotkałem ją rok temu na festiwalu Nowe Horyzonty we Wrocławiu, zapytałem się jej, czy jeszcze uczy. Powiedziała, że już nie miała na to siły. Powiedziała, że teraz pracuje w UX-ie, tak? Czyli zajmuje się czymś kompletnie innym, zarabia dwa razy więcej. No i mówi, że jest jej przykro, ale po prostu tak musiało być. I tutaj pytanie takie, niezależnie od tego, czy chcemy podążać dalej systemem pruskim, czy chcemy podążać tym systemem alternatywnym, jak przekonać nauczycieli, żeby oni po prostu zostali i żeby ta misja cały czas trwała? To trochę długie pytanie, ale dziękuję. Przede wszystkim niskie zarobki nauczycieli są elementem modelu pruskiego, bo to jakby było wpisane w model pruski, także nauczyciele też nie mieli się czuć za dobrze w ramach tego modelu i też mieli być traktowani, znaczy czy byli traktowani też bardzo przedmiotowo, znaczy no, oni mieli po prostu wykonać bardzo konkretną pracę i nie byli wysoko nagradzani. Więc też między innymi dlatego dobrze by było odejść od tego modelu. Z drugiej strony, co zrobić, żeby nauczycieli przekonać? Znaczy, ja w ogóle myślę, że powinniśmy oczywiście zmienić podejście tak, do finansowania nie tylko nauczycieli, ale generalnie i służby zdrowia, tak, i innych instytucji, przedstawicieli innych instytucji, które służą państwu. Natomiast no, ja mam wrażenie, że my też, że to jest takie błędne koło, że jakby, że my też właśnie przez to, że ten system tak wygląda i że bardzo wielu nas skrzywdził, też mam wrażenie, że dla bardzo wielu ludzi, no nie wiem, nie ma sensu wspierać nauczycieli, bo mają bardzo wiele traumatycznych wspomnień, tak? I to jest tak, że z jednej strony przeżyłem szkołę, więc ty też przeżyjesz, ale z drugiej strony, no dlaczego tutaj mają zarabiać więcej, skoro oni tutaj mniej pracują niż my teoretycznie, tak? No bo mniej godzin, bo coś tam.
No, według mnie z jednej strony oczywiście jeśli chodzi o zarobki, ja też jestem nauczycielem akademickim, tak? I też wiem, jakie są pensje nauczycieli akademickich. I tutaj pod tym kątem jakby doskonale rozumiem problem tutaj zarobków. Ale z drugiej strony, no właśnie, tak długo jak nie będziemy mieli modelu, w którym my wszyscy będziemy czuć, że szkoła naprawdę ma sens, tak, że ja idę do szkoły i że rzeczywiście dostaję z niej to, co dla mnie jest najważniejsze i dostaję wsparcie, dostaję możliwość rozwoju i dlatego chcę wspierać, tak, tą instytucję i też potem jako dorosły człowiek widzę sensowność i funkcjonowania w tym, żeby tam byli jak najlepsi nauczyciele, tak, i żeby oni rozwijali też innych, tak jak mi pozwolili się rozwinąć, no to myślę, że to jest jakaś droga, tak, bo na ten moment, i to jest też bardzo często problem chyba służby zdrowia, że w ogóle bardzo wielu ludzi też doświadczenia służby zdrowia, no, ona też jest ciekawym przypadkiem pod tym kątem, bo szczerze mówiąc, ilekroć ona miała kontakt ze służbą zdrowia z powodów zdrowotnych, to zawsze się na nim zawiodła na tych kontaktach, tak, i zawsze trafiała na lekarzy, którzy w jakiś sposób jej zaszkodzili mniej lub bardziej. Więc to jest dość przewrotna też historia. Natomiast no, moja odpowiedź jest taka, że my naprawdę potrzebujemy po prostu zmienić właściwie fundamenty szkoły, też pod tym kątem, żeby zmieniła się percepcja nauczyciela pod względem publicznym, także to nie jest człowiek, który zadaje, czy jakby dokłada jeszcze pracy rodzicom, że to nie jest człowiek, który zamęcza dzieci, a z drugiej strony człowiek, który nieustannie narzeka na rozmaite rzeczy i cały czas protestuje, tak? No, a to wszystko jest właściwie wynika z tego, że żyjemy w modelu, który jest zupełnie bezsensowny pod każdym względem, tak? Że ani nie pozwala się rozwijać nauczycielom, nie daje im autonomii, nie pozwala im no właśnie gdzieś stosować tego repertuaru, który być może mają, ale nie do końca mogą zastosować właśnie z tego powodu, że no właśnie muszą przygotowywać dzieci do matury, tak, bo muszą przygotowywać dzieci do egzaminu, bo muszą wystawiać oceny, bo muszą robić sprawdziany, bo muszą robić zadania domowe. Z jednej strony jest część nauczycieli, którzy to robią, bo czują, że to jest potrzebne, z drugiej strony oczywiście robią to też dlatego, że rodzice na nich wymagają, tak, że są szkoły, które na przykład chciały odejść od ocen, które chciały zrezygnować ze sprawdzianów, ale z kolei trafił się opór rodziców, więc tutaj pod tym kątem, naprawdę to jest oczywiście skomplikowane, no ale dlatego ja też sobie zdaję sprawę z tego, że to powtarzam często za Harariem, że my jesteśmy jednak gatunkiem, który bardzo wiele rzeczy uzależnia od opowieści, które sobie powtarza, które konceptualizują nam świat. I tak długo, jak nie będziemy opowiadać innej opowieści o szkole i tak długo, jak nie będziemy właśnie... No, jak ja tego jestem utopistą, bo wierzę w moc innych opowieści, w moc wrzucania nowych idei i gdzieś krzewienia wiary w te idee. I tak długo właśnie, jak nie będziemy opowiadać historii o szkole, w której niekoniecznie, czy właściwie w ogóle nie ma ocen, nie ma zadań domowych, nie ma podstawy programowej, nie ma egzaminów centralnych, nie ma selekcji właśnie takiej, która gdzieś jest u podstaw, tak? Czyli nie ma tego, o czym, bo tytuł zaczerpnąłem z tekstu Petera Stotterdicka, Reguły dla ludzkiego zwierzyńca, bardzo znamienie zatytułowanego, który jest poświęcony polityce jako hodowli ludzi, tak? W której szkoła też spełnia swoją rolę i ta lekcja i selekcja to jest jak lesen i auslesen, tak? Czyli jak czytanie i przesiew, tak? Jak właśnie lekcja i selekcja. Temu służy szkoła i temu też służą rozmaite mechanizmy, które są wpisane w tą szkołę. I tak długo jak nie będziemy odchodzić od tej opowieści, tak długo jak nie opowiemy sobie takiej historii, w której szkoła po prostu, tak? Jest po to, żebym ja się rozwijał, żebym czuł się dobrze i żebym uzyskiwał wsparcie, tak? Tak długo jak nie będziemy opowiadać historii, w której nauczyciel nie jest, jak mówi Paulo Freire, sage on the stage, tak? Czyli nie jest jakimś magiem, który przemawia ex cathedra, tylko jest guide on the side, czyli jest takim człowiekiem, który pomaga i który wspiera w drodze do odkrywania samego siebie w monomicie Josepha Campbella, no to tak długo będzie ciężko przekonać społeczeństwo i w ogóle nas wszystkich do tego, żebyśmy, nie wiem,
płacili nauczycielom takie pieniądze, jakie teraz płacimy, no, no chociażby politykom, prawda, w Sejmie. I pod tym kątem, tak długo jak tego nie zmienimy, to wydaje mi się, że będzie ciężko zatrzymywać tych najlepszych nauczycieli, a to jest, wiesz, no to jest historia, którą się opowiada od bardzo wielu lat, że ci najlepsi nauczyciele odchodzą, no właśnie, albo uciekają na uniwersytety, jeśli jest taka możliwość, albo po prostu przechodzą do innych firm, albo zaraz po studiach uciekają, tak? Jest bardzo wielu świetnych absolwentów uniwersytetu po studiach nauczycielskich, którzy trafiają, nie wiem, do jakichś agencji kreatywnych czy innych i tam się realizują, bo jak przeżyją praktyki w szkole, to już wiedzą, że to nie jest dla nich specjalnie miejsce i ta ich kreatywność może być gdzieś tam wykorzystana lepiej w innych przestrzeniach, a nie w szkole, gdzie jeśli się nie trafi na dobrego dyrektora szkół, bo to oczywiście też jest kolejna sprawa, o której to porozmawiać, to no właśnie, to ludzie. Dlatego no, jak zatrzymać, znaczy nic na siłę. Znaczy, może właśnie to, że tylu nauczycieli odchodzi, że za chwilę będziemy mieli tą taką lukę, no to spowoduje po prostu konieczność przemyślenia tego, jak w ogóle funkcjonujemy, jakie są zarobki i co w ogóle, komu i za co płacimy. Mikołaj, powiedziałeś o potrzebie. Jedno pytanie jest może. A, tylko jedną rzecz powiem, że powiedziałeś o potrzebie nowej opowieści. Ja mam poczucie, jestem pewna, że to jest nowa opowieść, ale tu też jest sporo miejsca poświęconego temu słowu kształcić, a w zasadzie odkształcić, że my się po prostu musimy odkształcić, szkoła się musi odkształcić i to jest też ta nowa opowieść. Tak, ja usłyszałam wiele, nie czytałam jeszcze książki, więc może to tam jest, ale proszę powiedzieć też, usłyszałam wiele słów na temat, jak jest fatalnie ze wszystkich stron. No dobrze, ale ja pracuję w szkole i bardzo mnie to interesuje. Znaczy w sensie, interesuje mnie ta praca i chciałabym nie musieć jej porzucać. Więc ja mam zasadnicze pytanie, jak to szkoła ma wyglądać? W sensie, proszę powiedzieć, jaki jest ten pozytywny model. Pozytywny model, no dla mnie pozytywny model zaczyna się w ogóle od rezygnacji z przymusu kształcenia się. Znaczy prawa do edukacji, prawa do wyboru też tego, czego chce się uczyć, kiedy, jak, też możliwości odstąpienia od uczenia się, jeśli nie mam na to ochoty w danym momencie. Więc mi najbliższy jest model demokratyczny albo te modele takie zbliżone do demokratycznego, tak bym powiedział, z braku lepszego określenia, takie nazywam, czyli taki model, w którym ja chodzę, mogę chodzić do szkoły, tak chodzę sobie do szkoły, ale nie jestem zmuszony brać udziału w żadnych zajęciach, mogę po prostu odstąpić, pójść sobie na, nie wiem, na łąkę i poczytać książkę, albo pobujać się na hamaku i to jest tak samo istotne, jak pójść się na jakieś konkretne zajęcia. No poza tym dla mnie idealny system to jest taki czy model, w którym przede wszystkim rezygnujemy z egzaminów centralnych, bo dla mnie jakby teraz to, co jest jedną z najbardziej, no, takim mechanizmem, który najbardziej psuje obecną szkołę, to są po prostu egzaminy centralne i to, że my bardzo często podporządkowujemy całe uczenie, znaczy często, bo nie zawsze, ale bardzo wielu nauczycieli uzależnia przygotowywanie do, czy jakby uczenie, postrzega je jako przygotowywanie do egzaminu i to jest bardzo duży problem. A co poza tym? No poza tym myślę, że powinniśmy jednak odchodzić od, znaczy powinniśmy odejść od podstawy programowej, bo podstawa programowa też w obecnym kształcie bardziej przeszkadza niż pomaga i szczerze mówiąc, no właśnie sprawia, że nauczyciele mają mniej przestrzeni, mniej autonomii, nie mogą też samodzielnie pod wieloma względami, znaczy mogą, tak, ale no bardzo często jest mało czasu, wiele zależy też od dyrektora, od statutu szkoły, prawda, no jakby tutaj od systemu oceniania, jakie przyjmujemy, no wiadomo, że to jest wszystko kwestia z jednej strony ludzi, tak, ja sobie zdaję z tego sprawę, że to jest zawsze kwestia ludzi, a z drugiej strony pewnego modelu, który kształtuje i w bardzo dużej mierze warunkuje nasze działania. Także jednak w modelu tym, który wywodzi się z modelu pruskiego, my jednak bardzo wierzymy w określone mechanizmy i sądzimy, że musimy je realizować. Tak więc jakby to
odchodzenie od ocen, które jest też wprowadzane we rozmaitych szkołach, także odchodzimy od ocen, zwłaszcza w ostatnim czasie. Czy właśnie, nie wiem, szkoły bez sprawdzianów, czy gdzieś funkcjonowanie bardzo często, przede wszystkim to funkcjonuje w klasach 1-3, ale też w niektórych kolejnych klasach właśnie brak oceniania, brak sprawdzianów, brak jakichś specjalnych zadań domowych i tak dalej. To wszystko da się zrobić. No tylko dla mnie ten... Najwięcej pewnie piszę tutaj o takim myśleniu demokratycznym. Bardzo dużo czasu poświęcam zabawie, bo to jest też coś, co według mnie jest bardzo dużym problemem. Ja myślę o zabawie też pod kątem pracy uniwersyteckiej. To znaczy, dla mnie to jest bardzo istotne, żebyśmy się dobrze bawili na uniwersytecie i jest mi bardzo przykro, że bardzo często postrzegamy to jako coś poważnego, jako poważną naukę. Ale w szkole też nam bardzo nam brakuje zabawy. To znaczy tego, że chodzimy do szkoły dlatego, że po prostu dobrze się bawimy i chcemy tam być, tak? Bo uczymy się przy okazji. Tak? To znaczy, to nie jest główny problem, główny powód, dlatego chodzimy do szkoły, tylko przychodzimy dlatego, że to jest fajne miejsce, w którym dobrze się spędza czas, a przy okazji możemy się czegoś nauczyć. No więc głównie o tym piszę i piszę też o tym, że my cały czas musimy szukać nowych modeli, bo nawet Finowie, tak, znaczy, którzy... Myślę, że ten system fiński jest najciekawszy na ten moment, jeśli chodzi o takie myślenie publiczne. Ale pamiętajmy, że nawet Finowie mają świadomość tego, że oni muszą pracować już nad czymś nowym, także oni cały czas zmieniają ten system, że jak Pasi Salberg w swojej książce poświęconej systemowi fińskiemu kończy swoją opowieść, to mówi, że my w Finlandii zdajemy sobie sprawę, że powinniśmy już myśleć w kategoriach szczęścia jako ostatecznego efektu, tak, czy poczucia szczęścia, czy poczucia takiego dobrego samopoczucia ludzi, którzy kończą szkołę. Także to powinien być nasz cel, tak jak zresztą ta nowa taka strategia narodowa Finów, która właśnie jest ukierunkowana na to, żeby właśnie obywatele byli szczęśliwi, tak? Że w to też się wpisuje szkoła i oni też chcą zmieniać tą szkołę pod wieloma względami. Trochę im to wychodzi, trochę im to nie wychodzi, bo na przykład ten pomysł na takie kształcenie obszarowe w ramach liceum, gdzie odchodzi się od takich przedmiotów stricte, idzie się w stronę obszarów, trochę słabiej im wyszło, ale to też dlatego, że to było na przykład narzucone od góry, a nie wypracowane od dołu, jak w bardzo wielu kwestiach w Finlandii. I to też jest istotna kwestia, żeby nie narzucać czegoś, tylko żeby pracować od dołu. I myślę, że tutaj właśnie dużą rolę wykonują te wszystkie ruchy z jednej strony demokratyczne, z drugiej strony na przykład właśnie ruch budzącej się szkoły, za co jestem olbrzymie bardzo wdzięczny. Bardzo się cieszę, że takie rzeczy się dzieją w Polsce. Także tyle to jakieś... Powinien być okay. W imieniu wydawnictwa Znaki i Faktycznego Domu Kultury bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Pan Mikołaj Marcela, a główną bohaterką dzisiejszego wieczoru była ta oto książka Selekcje. Dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Magdalena Rigamonti, kłaniam się. Dobranoc. Dobranoc, dziękuję.